To jest nasz dziedzinę równania. I zajmujemy się zawsze mianownikiem i mamy założenie. Z definicji ułamka wiemy, że w mianowniku nie możemy mieć zera, czyli x plus 2 nie może równać się 0. I wyliczamy. X nie może się równać minus 2, czyli dziedzina jest równa wszystkim liczbom rzeczywistym minus element minus 2. Teraz tutaj. Jeżeli podstawimy tutaj liczbę ujemną, to dostaniemy liczbę dodatnią i jeżeli dostaniemy dodatnią, to znowu dostaniemy dodatnią. Czyli tutaj jest ok, ale jak podstawimy 0 do potęgi drugiej, to otrzymamy 0. A tak być nie może. Czyli x nie może się równać 0. Czyli znów dziedzina. Wszystkie liczby rzeczywiste minus element 0. Ok. To nas tu nie obchodzi, tutaj może być wszystko. Ale tutaj nie możemy znów mieć tego naszego zera, bo mamy ułamek. I uwaga, x nie może się równać również minus 3, bo minus 3 jak poniesiemy do kwadratu, również otrzymamy 9. Czyli dziedziną tego równania są znów wszystkie liczby rzeczywiste bez dwóch elementów. Ok, no to teraz tutaj. To nas nie interesuje, interesuje nas tutaj ten mianownik. Z tego mamy x nie może się równać 0 oraz x plus 1 nie może się równać 0, ponieważ jest to ze sobą w mnożeniu. I gdy tu mamy 0, to to jest całe 0, no i jak to się nam wyzeruje, to znów mamy całe 0. Czyli x nie może się równać minus 1. I znów dziedziną tego równania są wszystkie liczby rzeczywiste, ale bez minus 1 i 0. I lecimy dalej. W tym mianowniku i w tym mianowniku nie mamy żadnego x, czyli dziedzina równania to po prostu wszystkie liczby rzeczywiste. Teraz tutaj. X plus 4 nie może się równać nam 0, czyli x nie może się równać minus 4. To nas nie interesuje. Czyli dziedzina to znów wszystkie liczby rzeczywiste minus element minus 4. Ok, to nas nie interesuje. No to to. I uwaga. Nie ma takiej możliwości, żeby jakakolwiek liczba podniesiona do drugiej potęgi była ujemna. Czyli nasz wynik tutaj zawsze będzie dodatni, czyli dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste. Ok. No i teraz tu. Czyli x nie może się równać minus 5. Ok, czyli dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste, odjąć element minus 5 i 3. Teraz mamy pierwiastki, czyli zaczynamy troszeczkę inaczej. Mamy nowe założenie, czyli pierwiastek z x musi być większy lub równy 0, ponieważ nie istnieje pierwiastek z liczby ujemnej, natomiast 0 już tak i wynosi 0. Czyli potęgujemy sobie, czyli nasz x musi być większy lub równy 0. Czyli naszą dziedziną będzie przedział liczbowy, w którym x musi należeć łącznie z 0 do nieskończoności w tym przedziale. Teraz tutaj mamy dokładnie tak samo. Omijamy tą dwójkę, czyli 2 minus x musi być większe lub równe 0. Czyli minus x musi być większe lub równe minus 2. Odwracamy znaki na przeciwne i gdy dzielimy przez minus 1 bądź jakąkolwiek inną liczbę ujemną, odwracamy znak w drugą stronę. Czyli mamy tak. Czyli x jest mniejsze od 2. Czyli dziedzina x należy
do przedziału. I tu uwaga. Od minus nieskończoności do tej naszej dwójki. Ok. Tego x olewamy, natomiast zajmujemy się znów tym, czyli x minus 1 większy lub równy 0, czyli x większy lub równy 1. I znów dziedzina. X należy do przedziału, a tu minus 1 do nieskończoności. Ok, teraz ten nasz pierwiastek jest w mianowniku, czyli mamy dwa założenia w jednym. Założenie wynikające z pierwiastka, czyli x musi być większe lub równe 0 oraz z ułamka, czyli w mianowniku nie może być 0. Zatem łącząc oba mamy x większe od 0. Dziedzina x należy do przedziału od 0 do nieskończoności. I tutaj to samo, x plus 2 większe od 0, czyli x musi być większe od minus 2. Dziedzina x należy do przedziału od tej naszej minus 2 do nieskończoności.